Poranek Radia TOK FM. Roman Kurkiewicz, to jest Poranek Radia TOK FM. Jest już moja rozmówczyni, pani profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, pani co prawda kandyduje na stanowisko i tak się, ale nie o tym chciałem rozmawiać. Proszę pana, żeby od razu, kandydują różni ludzie na różne stanowiska i w momencie, kiedy się kandyduje, to nie jest żadna wiadomość. Nie jest żadna wiadomość. To są wiadomości wtedy, kiedy z kandydatur się kogoś wybierze. Natomiast w tej chwili rzeczywiście nie ma żadnej wiadomości. Ja właściwie nie chciałem o wiadomościach porozmawiać. Chciałem trochę porozmawiać o tym... I słusznie. Chciałem porozmawiać trochę o tym, jak się podsumowuje te 20 lat ostatnich. To o różnych rzeczach się mówi, a brakuje mi trochę rozmowy o wolności. I o tym, jak gdyby, jak się ma nasze prawo do naszej świadomości, naszych różnych wolności dzisiaj. Mam takie poczucie, że trochę zapomnieliśmy, ile wolności nam się należy, albo ile nawet zapisaliśmy w dobrym prawie. Nie, to wydaje mi się, że dlatego pan ma niedosyt rozmów na ten temat, że nasze rozmowy codzienne, zresztą i gazetowe, i takie medialne, są bardzo miałkie. A to jest troszkę głębsza rozmowa. Żeby wobec tego w pigułce. Jest znane zjawisko, to zresztą chyba to Tocqueville o tym też pisał, że najbardziej dotkliwie są odczuwalne deprywacje czy trudności związane z realizacją naszych aspiracji, interesów czy właśnie wolności wówczas, kiedy mamy stosunkowo dobrze rozwiniętą świadomość tych aspiracji i to, czego chcemy. I wtedy bardzo dotkliwie odczuwamy nawet takie małe deprywacje. I teraz, co się stało w ciągu 20 lat? W ciągu 20 lat bardzo rozwinęło się, my sami tego nie dostrzegamy, bo w tym tkwimy. Bardzo się rozwinęły nasze aspiracje. A jednocześnie społeczeństwo się spluralizowało. W związku z tym różne grupy, które, krótko mówiąc, siedziały cicho, w tej chwili cicho nie siedzą. Co więcej, te, które jeszcze cicho siedzą, zaczynają mówić coraz głośniej, bo ich uwiera. I w tej chwili, dawniej, nasze aspiracje związane z wolnością były realizowane w takiej płaszczyźnie globalnej. Chodziło o to, że państwo było niesłychanie przaśne i również opresyjne. Prawo było takie skrojone wedle jednej miary, no tyle wolności, ile się oktrojuje, czyli ile się da społeczeństwu. W tej chwili aspiracje są większe, kreowane trochę przez naszą przynależność do większych struktur europejskich. I my więcej chcemy wolności, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ta wolność w różnych aspektach przynależy wielu różnym grupom. I wtedy nasze poczucie wolności jest jednocześnie krępowane przez świadomość tego, no jak to, inni też chcą, ten bochenek wolności nie jest znowu taki duży, trzeba się trochę ograniczyć z uwagi na innych. Tu jest problem. Czasami w zapowiedziach pogody to się mówi tak, temperatura wynosi tyle i tyle, ale odczuwalna będzie większa, że jest zimniej, dlatego że jest wiatr. Otóż my dlatego w tej chwili odczuwamy dotkliwiej niektóre ograniczenia wolności albo to, że ona nie jest jednakowa dla wszystkich, że nam się trochę zmieniła przez 20 lat świadomość. I to jest zresztą, jako niepoprawna optymistka, chcę powiedzieć, ogromny walor tych 20 lat. Dlatego, że nam się myśmy po prostu zobaczyli więcej. Zobaczyli, jak to jest po świecie. Staliśmy się częścią Europy, tej na co dzień zarządzanej różnymi, też powiedzmy sobie, regulacjami, prawami, ale która funkcjonuje inaczej. I my chcemy, żeby było tak samo. I dlatego nas trochę uwierają te różne niewygody, nasze własne przerosty aspiracji. Z jednej strony chcemy więcej wolności, ale z drugiej strony nie chcemy się zorganizować wtedy, kiedy ta wolność wymaga naszej własnej pracy. Tylko chcemy, żeby nam tę wolność ktoś dał, gotową. No właśnie o to też chciałem zapytać. Mam takie poczucie, że w ostatnim czasie robi taką karierę słowo nielegalny, nielegalny, legalny, legalny. Proszę pana, po pierwsze, to trochę... To jest takie trochę podpuszczanie. I zresztą dziennikarze też. Dlatego, że w dążeniu do przekazania widzom, słuchaczom, czytelnikom obrazu rzeczywistości, no, dziennikarz musi mieć jasno albo, więc legalne albo nielegalne. Tymczasem to wolność jest pojęciem stopniowalnym. Zostańmy przy tej wolności. Jest pojęciem stopniowalnym. Dlatego, że
inaczej wygląda wolność gospodarcza, inaczej wygląda wolność polityczna, inaczej wygląda wolność demonstrowania. W niektórych miejscach można dobitniej demonstrować jednymi formami, w innym nie. W związku z tym to nie jest trochę takie czarno-białe. A w przekazie medialnym z natury rzeczy, no bo to musi być proste, zrozumiałe, w jednym zdaniu. No to albo, albo. Dlatego nam ta legalność też tak trochę słabo wychodzi. I to ja myślałem o tym, że właściwie więcej nam tak naprawdę wolno, ale powstał takie myślenie, nazwałbym je takim oparciem się na tym państwie, które powraca jako taki stróż tego wszystkiego, że musimy zapytać. Państwo jest stróżem. Nie, państwo jest stróżem. Ale nie we wszystkim. Tylko, że weźmy, bo to jest takie i aktualne i to jest dobry przykład, a bez przykładów to wszystko to wychodzi takie trochę za bardzo abstrakcyjne. Weźmy problem na przykład demonstrowania. Właśnie. Dawniej na demonstrowanie trzeba było dostać pozwolenie. W tej chwili wystarczy zgłoszenie. W związku z tym, no, że się chce w danym miejscu demonstrować. I dawniej trzeba było dostać pozytywną zgodę władzy, czyli władza miała więcej do powiedzenia, ponieważ miała się wypowiedzieć na temat, czy to będzie legalne, czy to będzie nielegalne. Jak nie było zgody, było nielegalne. W tej chwili wystarczy napisać, zgłosić i to już jest legalne. Więcej jeszcze panu powiem. Moim zdaniem w ogóle nic nie trzeba robić. Nie, trzeba. Trzeba, proszę pana. Trzeba chociażby z tej prostej przyczyny, że jeżeli robi się coś na przykład w mieście. A spontanicznie, jak się manifestuje. A właśnie ja chciałam o tym powiedzieć. Zgromadzenia z kolei spontaniczne też takowe są. Zresztą miałam coś z nimi do czynienia, bo orzekałam o nich jako sędzia sprawozdawca w Trybunale. A to są znowu takie zgromadzenia, które powstają. Na przykład ktoś przyjeżdża, ważny, no, grupa obywateli chce zrobić jakąś demonstrację pro lub kontra, ale tak, nie ma czasu po prostu na to zgłoszenie. Wtedy, jeżeli rzeczywiście jest proporcja pomiędzy celem, koniecznością i środkiem, można takie spontaniczne zgromadzenie zorganizować, ale to jest pewne ryzyko, bo zgromadzenie musi być zawsze pokojowe. No wie pan, trudno mi uwierzyć w pokojowe zgromadzenie, jak ktoś ma, dajmy na to, przygotowane kamuszki do rzucania lub... O, to rzadkość. Nie. Proszę pana. Za porządek, żeby właśnie nie doszło do jakichś ekscesów, władza jednak odpowiada. I dlatego uważajmy z tym, dlatego że jeżeli będzie eksces przy zgromadzeniu spontanicznym, to jest oczywiste, że organizator takiego zgromadzenia będzie się musiał liczyć, no nie z pojściem do kryminału, to może nie, ale z koniecznością powiedzmy zapłacenia jakiejś kary. Za to, że źle ocenił ryzyko. Ale jak nie ma organizatora? Musi być. Musi być Boża. Spontanicznie co najwyżej. Grupa osób nie, dochodzi do pewnego wspólnego zdania. Proszę pana, to już jej wchodzimy w kwestię ocen, ale po to, żebyśmy mieli do czynienia ze zgromadzeniem, zgromadzenie ma pewną strukturę. Ma. I jakby tu powiedzieć, to jest sprawdzalne, a jeżeli wobec tego zgromadzenie... Proszę pana, to jest tak jak z jazdą bez biletu w tramwaju. Nie. Trudno argumentować, że się weszło do tramwaju po to, żeby zwiedzać jego wnętrze. Jak się weszło do tramwaju, to znaczy chciało się jechać. Jak się chciało jechać, to trzeba wykupić bilet. Trochę coś tutaj w tej analogii jest. Mówiąc poważnie, to nie jest całkiem tak, że każda wolność jest bezgraniczna. Nawet weźmy tą europejską konwencję. Wolność pokojowego manifestowania własnych poglądów w artykule 57 Konstytucji jest zapisana jasno i ona w Konstytucji jest również artykuł 31 ustęp 3, proszę pana, który mówi, że korzystanie z wolności i praw musi być proporcjonalne. To znaczy, że jeżeli się przeradza w eksces, to już przestaje być proporcjonalne. Także zostawmy tę sprawę. Definicja ekscesu chyba jest dosyć trudna. Nie ma definicji. Eksces jest, proszę pana... Policja decyduje. Proszę pana, nie tylko policja. Decyduje ten, kto ocenia. Policja może powiedzieć, że tu jest eksces, ale później sprawa trafi do sądu, oceni sąd. Każdy, kto uczestniczy w życiu społecznym, ma pewien margines decyzji
i ryzyka związanego z tą decyzją. Może się pomylić, każdy. W związku z tym na to są właśnie procedury, na to są później organy, które to sprawdzają, żeby to ryzyko nie wisiało w powietrzu, żeby istniała zarówno odpowiedzialność za decyzję, jak i możliwość kontroli, czy ten, kto decyzję podejmował, podejmował ją w sposób świadomy i z uwzględnieniem wszystkich czynników, które powinny były być wzięte pod uwagę. I znowu chcę wrócić do początku. Jeżeli pan mówi, czego nas nauczyły te ostatnie 20 lat. Otóż dla mnie, jestem prawnikiem, dla mnie największym odkryciem było coś, co w gruncie rzeczy znałam z praktyki, z nauki, na studiów, ale czego nigdy w gruncie rzeczy tak na dobrą sprawę nie rozumiałam, jak to funkcjonuje. Proporcjonalność. Otóż proporcjonalność oznacza, że właśnie rzeczywistość ta oceniana prawnie, to ona przeważnie nie jest czarna-biała, 0-1, gra zero-jedynkowa. To jest czasami sytuacyjnie uwarunkowane. Tyle tylko, że każdy, kto o tej sytuacji decyduje, musi o tym decydować odpowiedzialnie i z ryzykiem, że jeżeli oceni źle, no to jakby to powiedzieć, jego wybór się nie ostanie. No i to ma określone konsekwencje. Tyle. Taki problem, który ja mam od jakiegoś czasu też z polskim państwem i z traktowaniem na przykład praw człowieka... Państwo jest, proszę pana, przede wszystkim moim zdaniem bardzo niewykształcone, gdy idzie właśnie o umiejętność czynienia użytku z istniejącego prawa i istniejących procedur. Panie profesor, jak możemy wykształcić nasze państwo? Musimy poczekać, musimy mieć doświadczenie, musimy obserwować to, co w tej chwili mówimy o bardzo ogólnych rzeczach. Obawiam się, że ci, którzy szukają krótkich i szybkich odpowiedzi z tego, co słyszą od nas, będą bardzo rozczarowani moją odpowiedzią. Jak z trawnikiem angielskim, siejemy, wałujemy, strzyżemy. To 300 trwa. Lat, oczywiście. 300 lat. Nie, chciałem zapytać, jeśli pani mogłaby powiedzieć coś o tym. Moim problemem są te więzienia CIA i o tym, że właściwie... Ja nic nie wiem. Ale no jest tak, no to jest bardzo ciekawe zjawisko. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, gdyby nie było wolności mediów, to by prawdopodobnie... Nie tylko po świecie. To by się sprawa nie ulała. I proszę zwrócić uwagę, nic dziwnego, że wobec tego ciągle ta sprawa, jeżeli chodzi o fakty, ja nie wiem, jakie są fakty po prostu. Nie potrafię tego ocenić. Niech każdy robi swoje. Media szperają, szukają. Bardzo zresztą ciekawie mi opowiadano na ten temat, jak to ładnie z powodu internetu, gdzie są różne odesłania do różnych linków, złożono razem informacje, które przy tradycyjnym sposobie badania sprawy byłyby nie do zestawienia razem. Proszę zobaczyć. To jest nasza wolność. Dzięki technice nasza wolność uległa poszerzeniu. Tyle tylko, że z tym się wiąże większe ryzyko. No na przykład dla rządzących, którzy jeżeli... Myślę, że dawniej rządzącym na pewno taka rzecz nie spędzałaby snu z powiek, dlatego że nie byłoby żadnych szans, żeby prawdę ujawniono. A w tej chwili to nie wiadomo. Pani profesor, wydaje się pani, że w Polsce dobrze jest z prawami człowieka i z respektowaniem praw człowieka? Z respektowaniem praw człowieka nigdzie na świecie nie jest dobrze, w tym sensie, że zawsze nigdzie nie ma stanu idealnego. Natomiast jeżeli mnie pan zapyta, co jest problemem z prawami człowieka w Polsce, to ja bym powiedziała... Pani profesor, chciałem panią zapytać, co jest problemem z prawami człowieka w Polsce? I powiem. Powiem, brak wspólnym mianownikiem dla przestrzegania praw człowieka jest przyzwoite przestrzeganie procedur, które po to właśnie są wykształcone. Ale są takie sytuacje, w których procedura, jakby to powiedzieć, człowiek ten, którego prawo dotyczy, jest za słaby, żeby procedurę uruchomić. Weźmy. Cudzoziemcy. Mnie nie chodzi o to, żeby cudzoziemcy mieli dużo praw tam w stosunku, bo to zaraz na to się kieruje uwagę. Ale na przykład osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie, mają procedurę, tylko oni nie mają w ramach tej procedury szans, żeby ją doprowadzić do końca i dlatego jej nie uruchamiają. No to co to za gwarancja, która nie działa? To znaczy jest nie w porządku. I co więcej, jeżeli weźmiemy strasburskie orzeczenia, one akcentują konieczność zachowania przez państwo efektywnej ochrony. Czyli procedura, która istnieje, ale której nie da się uruchomić, jest nieefektywna. Kiedyś już mieliśmy do czynienia jeszcze za poprzedniego ustroju z historią tego rodzaju, że co z tego, że jeżeli ktoś był objektorem
miał, znaczy nie chciał z powodów ideologicznych, religijnych służyć w wojsku, to miał prawo odmówić. Tyle tylko, że nie było żadnej procedury tego stwierdzania. No to co z takiego prawa? Albo procedura jest, ale zbyt gęsta, zbyt trudna do osiągnięcia, przeregulowana. Ona też jest nieefektywna. To jest problem Polski, że procedury nie są dostosowane do tego, co powinno być dzięki nim osiągnięte. I jeszcze jedna rzecz. Na przykład, co z tego, że jesteśmy, gdy idzie o Strasburg, czasami kontrolowani przez Strasburg? No dobrze, ale teraz po Strasburgu powinno być, mówię modnie, follow-up, czyli coś zrobione dalej. No i tak się to rozmywa. Później coś jest niekorzystny wyrok dla Polski, otrzymujemy informacje tego rodzaju. To nie jest problem. W Polsce prawo jest w porządku, to praktyka szwankuje. No to właśnie trzeba poprawić wtedy praktykę. Czyli mamy czekać. Czekać, kształcić się, kontrolować i w odpowiedzialny sposób korzystać z tego, co nam prawo daje i nie machać na to ręką. Nie machamy. Bardzo dziękuję, pani profesor, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ku chwale ojczyzny, wobec tego odpowiem. Ku chwale praw człowieka. No właśnie. W tym pięknym miejscu, w którym żyjemy.